No hello, tutaj Purpose. Słuchajcie, mam dzisiaj do przetestowania laptopa MSI GS60. Tak jak mówiłem, nie jestem technikiem, jestem zagrajmerem i zrobię to po zagrajmersku mimo wszystko. Dlatego przygotowałem sobie lekką ściągę, żeby powiedzieć wam o laptopie jak najwięcej. Zaraz po zakupie laptopa dostajemy go z Windowsem 10, Intelem i7 szóstej generacji, Nvidia GeForce GTX 970M o ultra wydajności, 15,6 cala 4K LCD, oczywiście 3840x2160 opcjonalnie. Co warto podkreślić, ekran ma wbudowane wide viewing, czyli że z bardzo szerokim kątem widzenia, co jest dosyć istotne w tym temacie. Do GS-a 60 zainstalowano SSD trzeciej generacji razy 4, aż do 2200 MB na sekundę. Mamy tutaj USB typu C. Z istotniejszych rzeczy, które według mnie powinno się wymienić, to Cool Booster 3, czyli bardzo, bardzo solidne chłodzenie. Na Nahimic, świetna technologia dźwiękowa, która jest wbudowana do laptopa. No i takim bonusikiem jest to, że na rok, kupując tego laptopa, dostajecie na rok Xsplita, czyli taki program do streamowania, bardzo dobry. Pozostaje jeszcze kwestia samej estetyki laptopa i ją wam też chcę opisać, ale to już w kolejnym kadrze. Tak jak mówiłem, klawiaturka jest podświetlana, keyboard by SteelSeries i sound by Dynaudio, bo chyba o tym nie wspomniałem wcześniej. Na korze i7, tak jak mówiłem, szóstej generacji, klawiatura jest wyjątkowo cicha, praktycznie jej nie słychać. Ciekawostka, touchpad, który tutaj mamy, jest nie ma przycisków jako takich, on się cały przechyla jak klikamy. Widzicie? To jest jedna wielka płytka, bardzo fajna w dotyku w ogóle. Cały laptop jest taki lekko matowawy. U góry mamy logo błyszczące MSI-a i Gaming Series. Wyjątkowo w ogóle jest cieniutki i nie jest za ciężki. Od spodu mamy tutaj dwa większe wloty powietrza, od boku również mamy wloty powietrza i takie malutkie jeszcze tutaj z przodu laptopa. Tutaj widać, że to jest GeForce GTX 970. Z prawej strony obudowy, od lewej mamy port 3.1 USB typu C, czytnik kart SD, HDMI, DisplayPort, no i port sieciowy. Tutaj jest jeszcze taki malutki, malutka dziurka, to jest do resetowania awaryjnego laptopa. A z lewej strony laptopa mamy od lewej strony oczywiście otwory wentylacyjne, gniazdo blokady Kensingtona, gniazdo zasilania, dwa USB 3.0, wejście mikrofonowe i wyjście słuchawkowe. Laptop przy dosyć dużym obciążeniu zaczyna głośniej pracować, wiatrak. Jest to słyszalne, ale nie przeszkadza według mnie i tak jak na laptopy całkiem cicho. A normalnie jego praca, kiedy wentylator nie działa, jest praktycznie dla ludzkiego ucha niesłyszalna. I tutaj wam zdradza ten kadr, jaka jest data i godzina, kiedy to nagrywam. Słuchajcie, matryca sama w sobie jest błyszcząca. Mamy tutaj kamerkę wbudowaną, ale to już jest w tym momencie standard w laptopach. No i wydaje mi się, że warto byłoby jeszcze potestować, jak ten laptop sprawdza się w grach, skoro to Gaming Series. Pierwsza gra, którą będziemy testować, to Wiedźmin 3. Nagrywam to kamerą, żeby nie tracić na wydajności. W lewym górnym rogu są FPS-y, jednak są słabo widoczne. Będę pokazywał pod koniec każdego kolejnego poszczególnego testu. Zaczynamy od ustawień średnich z wyłączonym Nvidia HairWorks, wyłączonym ograniczeniem klatek i wyłączoną synchronizacją pionową. Na tą chwilę lapek wyświetla nam 54 FPS-y, 53 i generalnie w tych okolicach się to w okolicach 50 do 55 FPS-ów to się cały czas pokazuje. Kolejne ustawienia to ustawienia wysokie. Jednak nadal z wyłączonym Nvidia HairWorks. I na wysokich ustawieniach dalej mamy 50 FPS-ów. No, spada do 47, 45, 44, jest jednak lekki spadek, 47, 50.
Także śmiało można grać tutaj na wysokich ustawieniach i radzi sobie gra bez problemu. Ale włączymy jeszcze na tych wysokich ustawieniach Hairworks. I ciekaw jestem, jak ty z tym sobie poradzisz. Wszystko na maksa. 46, 40, 39, 40, 38, 40, 42. Czyli jeżeli komuś nie przeszkadza granie na 30 klatkach, to spokojnie może to odpalić też z Hairworksem. No i zostaje nam jeszcze ustawienia Uber z odpalonymi NVIDIA Hairworks, czyli wszystko absolutnie na maksa, wyłączona synchronizacja pionowa i nieograniczona liczba klatek na sekundę. I mamy 35 FPS-ów, 32, 33, 34. Coś niesamowitego, na Uber detalach da się w to grać bez zacięć. Mamy dalej powyżej 30 FPS-ów, stabilnie powyżej 30 FPS-ów. Jeszcze chciałbym zobaczyć, jak to będzie się zachowywać na Uber detalach, ale z wyłączonym NVIDIA Hairworks. NVIDIA Hairworks 000. I tutaj mamy 37, 39 FPS-ów, 40, 42. Słuchajcie, da się grać w 40 klatkach bez NVIDIA Hairworks na Uber detalach Wiedźmina 3 na tym laptopie. Uważam to za w miarę spektakularny sukces. Przejdziemy sobie teraz do Overwatcha. Przechodzimy do Overwatcha. W Overwatchu mamy Full HD, wyłączoną synchronizację pionową, wyłączone ograniczenie klatek i jakość grafiki epicką. Porusza się wyjątkowo płynnie. Mamy w tym momencie 64, 68 klatek. Myślę, że nawet nie ma sensu testować tego na jakichkolwiek innych ustawieniach, skoro mamy 72 klatki, 71, 78, 80. Mamy powyżej 60 klatek w Overwatchu na full możliwych detalach, jakie są możliwe do odpalenia. Temperatura na tą chwilę to 86 stopni Celsjusza. No i dobra, wyjdźmy sobie może tutaj na obszar treningowy. Ja za chwileczkę oczywiście przybliżę, tak jak ostatnio, te klatki. Znaczy no, to ten opis cały w lewym górnym rogu. Dobra. Nie, no jest cały czas powyżej 60 klatek. O, spadło do 59 w tym momencie, ale spoko, już jest znowu 70. Wieżyczkę ustawimy i rozwalamy punkty. No, przyjazny bot. No tak, przyjazny bot mi tylko przeszkodził. Słuchajcie, cały czas non-stop powyżej 60 albo 70 klatek. Także nie ma sensu, żebym ja to testował na niższych ustawieniach naprawdę. Skoro wszystko chodzi na fulla. I teraz jedna z rzeczy najistotniejszych. Nie dostałem tego GS-a 60 bez powodu do testów, a powód jest taki, że dostałem go, żeby streamować mecz z Overwatcha, ale to nie jest byle mecz. Mecz z Overwatcha przeciwko Wojtasowi w półfinale, a jeżeli udałoby się pokonać Wojtasa, to przeciwko Kłazowi lub Rojowi, ponieważ dwa półfinały wyglądają w ten sposób, że w jednym ja startuję z Wojtasem, a w drugim półfinale Kłaz z Rojem. I teraz pytanie, kto wyląduje w finale? Ale teraz jest też prośba do was serdeczna, a mianowicie potrzebuję drużyny. Potrzebuję drużyny dodatkowych 5 osób. Więc w tym momencie ogłaszam konkurs, który rozpoczyna się w dniu dzisiejszym, a kończy 28, ponieważ 29 mamy pierwszy meczyk. Konkurs ma polegać na najlepszym komentarzu, znaczy macie napisać w komentarzu, dlaczego to właśnie ciebie mam wybrać do tego meczu. Oczywiście no, warunkiem podstawowym jest posiadanie, prawda, Overwatcha. No i cóż, czekam na wasze komentarze. Ja 28 nie będę tego ogłaszał przynajmniej wobec, kto wygrał. Po prostu do osób, które wygrają się odezwę. Dopiszcie do tego komentarza swojego maila, bo ja na tego maila wyślę. Oczywiście proszę serdecznie sprawdzać też spam na skrzynce, bo często jak wysyłam to do kilku osób naraz, to poczta to traktuje jako spam.
No i co? Mam nadzieję, że się uda. Piszcie w komentarzach, lajkujcie fanpage Messiah. No i czekam na zgłoszenia. To może być coś niesamowitego. Jeżeli dobrze pójdzie, to słuchajcie, zagramy mecz z Rojem. Także gra jest, myślę, że warta świeczki. Dziękuję serdecznie za obejrzenie tego całego materiału. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Pamiętajcie, że chodzi tylko i wyłącznie o dobrą zabawę. I do następnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć.